aujourd'hui. Vous écoutez sa voix, la musique pas. Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Efata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Słuchamy Księgi Rodzaju, Bereszit, na początku, żeby wiedzieć, jaki jest początek wszystkiego, co jest w nas. Bóg daje słowo, które pozwala nam rozumieć nasze życie, rozumieć, skąd się biorą różne rzeczy w nas, skąd jesteśmy, dokąd idziemy, jakie odpowiedzi Bóg udziela, żeby nas wyprowadzać. Dzisiaj słuchamy słowa o tym, co nazywamy w teologii grzechem pierworodnym. O tym, co jest początkiem wszelkiego zła w nas. Wczoraj słuchaliśmy tego słowa o samotności, że Bóg, patrząc się na nasze życie, kiedy nas stwarzając, powiedział: niedobrze, żeby człowiek był sam. Dlatego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Bóg jest tym, który się udziela, który kocha. Potrzebujemy relacji. Niedobrze, żeby człowiek był sam. Niedobrze też, żeby żył dla siebie samego. Dlatego Bóg nawiązuje relacje z nami. Ta relacja z Nim jest czymś życiodajnym. Bez relacji z Nim nie potrafimy żyć. Święty Paweł w tym drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi ten swój kerygmat, że Chrystus właśnie umarł i zmartwychwstał po to, żeby ci, co żyją, nie żyli już więcej dla siebie, ale dla tego, który dla nich umarł i zmartwychwstał. Że Chrystus przychodzi odnowić tą relację, związać nas ze sobą, wprowadzić nas w relację z Ojcem, dać nam Ducha, który jest tą relacją. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar jest taki, że nie można kochać Boga, którego się nie widzi, jak się nie kocha ludzi, których się widzi. Dlatego Bóg daje pomoc każdemu z nas i to pozwala nam czytać te wszystkie nasze relacje, prawda? Że Bóg daje pomoc, która jest też przeciwna nam, żeby nas ciągle wyrywać z tego życia dla siebie samego, żebyśmy musieli umierać, rezygnować z siebie, kochając drugiego człowieka. I to jest błogosławieństwo. Dostałem wczoraj taką wiadomość jednej z sióstr wspólnoty, która powiedziała, że Pan Bóg nie tylko stworzył mnie przeciwko memu mężowi, ale widzę, że wielokrotnie na przekór mojemu mężowi. O, to jest. I to jest ten drugi, który jest na przekór nam, jest pomocą dla nas, bo nie pozwala nam żyć w naszych iluzjach, kim to mi jest, jaki to ja jestem cierpliwy. Święty Franciszek powiedział, że mąż Boży nie będzie wiedział, ile ma cierpliwości, dopóki się mu ktoś nie sprzeciwi. Jak bardzo kochamy, nie będziemy wiedzieli, jak bardzo kochamy, dopóki nie pojawi się ktoś, którego się po prostu nie da kochać. No, po prostu się nie da. Widzisz go i gotuje ci się wszystko. I wtedy widzisz, ile masz miłości, ile masz tej zdolności dawania siebie, kiedy nie masz wdzięczności, kiedy przychodzą różne trudne sytuacje. Drugi jest błogosławieństwem. I teraz przychodzi i ten drugi, który właśnie jest inny, jest błogosławieństwem. To jest, na końcu wczoraj słuchaliśmy tego słowa, które mówiło, że byli nadzy i nie wstydzili się tego. Ten drugi, który jest
jest inny i nie muszę się go wstydzić. To znaczy pozwalam temu drugiemu wkraczać i obnażać mnie. I nie boję się tego, bo wiem, że jest pomocą dla mnie, że pozwala mi poznawać siebie i wtedy mogę nawiązywać relacje z tym, który mnie kocha, za mnie umarł i zmartwychwstał. I mogę otrzymywać od niego życie. I mogę na nowo nawiązywać nową relację z drugim. Co się stało zatem? Bo dzisiaj słyszymy, że oni po grzechu odkryli, że są nacy, zaczęli się siebie wstydzić, nie byli w stanie wejść w relację ze sobą i ukryli się przed Bogiem. Czyli to wszystko, ta samotność, która jest błogosławieństwem, bo pozwala nam wchodzić w relację z Bogiem i z drugim człowiekiem, bo tak nas Bóg stworzył, staje się przekleństwem. Wiecie, gdzieś wczoraj, kiedy siedziałem nad tym tekstem, po raz pierwszy odkryłem, że słowo nagość, avrom po hebrajsku, jest bardzo podobne do słowa przebiegłość, które jest avrum. Wąż był przebiegły. To jest ten przebiegły, który ciągle podejrzewa drugiego o niecne plany, który ciągle ma wątpliwości co do intencji drugiego, który nie potrafi wejść szczerze, tylko zawsze z podstępem wchodzi, który nawiązując relacje już ma ukryty zamiar i który też w ten sposób myśli o drugim, bo skoro ja w ten sposób postępuję, to z pewnością drugi też. Pamiętam, kiedyś miałem takie wydarzenie z jednym z moich współbraci, ojcem Salezym, dawno temu. I zrobiłem taki żart, myślałem, że to żart, a on mnie wtedy zgasił, powiedział: głodnemu chleb na myśli. Ja myślę sobie, jać siebie. Nie? To znaczy powiedział, że myślę w ten sposób, żartuję i to tak naprawdę mówi o tym, co ja myślę, co uważam. I to prawda jest, że nasze słowa nas zdradzają. I co sprawia, że właśnie zmienia się ten sposób, że ta relacja z Panem Bogiem się zmienia, że kwestionuje Jego miłość do mnie, że myślę, że On jest podstępny względem mnie, że jest kapryśny, że ma złe zamiary, że nie może mnie kochać, skoro przychodzi w takich sytuacjach trudnych, jak choroba, jak starość, która jest inna niż sobie wyobrażałem, niezdolność, czy trudności w małżeństwie, czy z dziećmi, czy ufam, że Duch Święty nam to tłumaczy. Że myślę o Bogu źle i myślę o drugim człowieku źle, że kiedy ten drugi człowiek przychodzi w tej swojej inności, że jest na przekór mnie, naprzeciw mnie, jest moim przeciwnikiem, żeby mnie wyrywać, że ja to źle interpretuję z podejrzliwością, interpretuję przeciwko, zamiast widzieć w tym pomoc. I dzisiaj słowo bardzo mówi, to jest ten jad, który został wsączony w nas. I nieprzyjaciel ma ten przyczółek w nas. Dlatego potrzebuje dzisiaj Ewangelia piękna przychodzi, że Chrystus nie pozostaje obojętnym, bo to pokazuje, nie, że kiedy mamy ten jad w nas, nieprzyjaciela, tą nieufność, tą przebiegłość, która sprawia, że ta nagość jest czymś, ta inność tego drugiego jest dla mnie nie do przyjęcia, źle ją interpretuję, nie przyjmuję, to staje się ślepy, staje się głuchy, nie potrafię mówić. Ile razy mówimy, ty w ogóle nie rozumiesz tego, co z ciebie mówię. Mówimy jednym językiem i w ogóle się nie rozumiemy. Nie? Że w ogóle mnie nie słuchasz. Odpowiadasz, nie odpowiadasz na moje pytania. Opowiadasz jakieś historie, nie wchodzisz w dialog ze mną. Głuchoniemy jest symbolem tej niezdolności bycia w relacji ani z Panem Bogiem. Pomyślcie, ile razy przychodzimy i mówimy, ty co ty mi tu mówisz? Przychodzisz, żeby mnie gnębić? Przychodzisz, żeby mnie jeszcze drażnić? Nie rozumiesz mojego życia? Daj inne słowo. Daj słowo mojemu mężowi, mojej żonie. Co mi tu mówisz? To czyńcie na moją pamiątkę. Wydawać moje ciało? Ile razy można? Ile razy można przebaczać? I także w relacji drugiego człowieka. I Pan Bóg bierze nas na osobności. My jesteśmy na Eucharystii, bracia. Eucharystia jest tym momentem, zobaczcie, że Bóg wkłada, Chrystus, żeby uleczyć, musi włożyć palec w ucho. Słuchamy słowa.
ale żeby móc słuchać słowa, żeby przyjąć ciało i krew Chrystusa, na początku zawsze z tym uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami. Uznajmy, że nie problem jest w tym drugim człowieku, nie problem jest w Bogu, problem jest we mnie, bo jestem głuchoniemy. I ta prośba o miłosierdzie Boga jest prośbą o to, żeby On mi otworzył ucho, żeby mógł zacząć słuchać jak uczeń. Nie słuchać dla kogoś, jak uczeń, że Pan Bóg przychodzi, żeby mi pomagać w tym Słowie. Dlatego po Słowie mówimy, kiedy jest powiedziane oto Słowo Boże, mówimy Bogu niech będą dzięki. Bo to jest Słowo o moim życiu, potrafię się odnaleźć w nim. Bóg musi mi otworzyć, musi wsadzić palec w moje ucho, musi przebić moje ucho, żebym zaczął inaczej słuchać. I to jest to miejsce odosobnione, kiedy Bóg mnie wyrywa. Przychodzimy tutaj z całym naszym życiem, ale nasze życie zostaje w naszych domach. I przychodzimy tutaj dla spotkania z Nim, które jest zawsze spotkaniem uzdrawiającym, który jest odpowiedzią na ten kwas, na tą złośliwość, na tą przebiegłość, na ten jad nieprzyjaciela, który jest wsączony w nas. Jest odpowiedzią na ten przyczółek, który nieprzyjaciel ma w nas. Przychodzi, żeby nas leczyć. Potrzebujemy najpierw tego miłosierdzia Boga. Zaraz sobie przypominam jednego z naszych współbraci, który miał problemy z napisaniem pracy magisterskiej. Jeden z najinteligentniejszych ludzi u nas, w naszej prowincji. Niesamowity człowiek. Zdolny i niesamowity. I Boży człowiek. Nie będę mówił jego imienia, ale bracia wiedzą, o kim mówię. Miał problemy z napisaniem pracy i zwlekał. I poszedł do swojego promotora, ojca Łukasza Kamykowskiego. I mówi, ojcze, nie dam rady tego napisać. A on mówi do niego, musisz mi napisać, masz ten tydzień. Jak nie napiszesz w ciągu tygodnia, nie przyjmę ci i nie zdasz studiów. Nie zaliczysz. A on mówi, ojcze, ale ojciec nie zna takiego słowa misericordia, miłosierdzie. A on mu wtedy powiedział, znam. To jest taki krótki sztylet do dobijania konających. My czasami myślimy sobie właśnie, że ta misericordia to zawsze jest takie, że Pan Bóg się lituje, że mówi, użala się. Że Bóg czasami musi stosować tą misericordię, ten sztylet, żeby nas postawić w naszej rzeczywistości. I popatrzcie, i potem, po tym jak słuchamy słowa, które czasami jest jak ta misericordia, która nas dobija, przechodziliśmy użalając się nad sobą, przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko Bogu i przychodzi słowo, jest jak sztylet, który nas przeszywa. Mówi, Boże, to ja zgrzeszyłem. Psalm pięknie mówi dzisiaj, nie? Błogosławiony człowiek, który, jak to było? Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona. Nie skryłem mej winy. Pozwalam temu słowu przeszywać się, żeby móc wyznać moją winę, tą przebiegłość we mnie, żeby Bóg mógł na ten kwas odpowiedzieć tą swoją miłością. A potem przychodzimy do tego stołu. Po tym, jak dotknął naszych uszu, przychodzimy, żeby On dotknął naszego języka. Nie? Możemy spożywać ciało i krew Chrystusa, żeby nasz język się rozwiązał, żebyśmy zaczęli mówić. To jest obraz tego, co się dzieje w czasie zesłania Ducha Świętego, że ludzie z różnych narodów, o różnych językach, słuchają i rozumieją tego, co kerygmatu świętego Piotra, przepowiadania. Mówią, jak to jest możliwe, że rozumiemy, co mówi. I możemy wrócić i nas nagle zaczynają rozumieć, bo zaczynamy mówić językiem tych ludzi. Język miłości jest tym językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. Nie trzeba wiele mówić. To widać po gestach, po spojrzeniu, po uśmiechu, po postawie. I jest taka piękna rzecz, to ostatnie słowo, które chciałem powiedzieć. Jest taki piękny zwyczaj, wiecie, który ma wspólnota Baranka. Po raz pierwszy, kiedy uczestniczyłem, mówiłem, co to się dzieje. Mianowicie, kiedy przychodzi przekazanie znaku pokoju, bo to cała Eucharystia prowadzi trochę do tego pojednania między nami, nie? Przekażcie sobie znak pokoju. To oni najpierw, zanim powiedzą, to przekażcie sobie znak pokoju, całują kielich. I to pokazuje to, że najpierw wchodzisz w relację, nową relację z Bogiem. Pamiętacie Judasza,
który pocałunkiem zdradza Syna Człowieczego. I Chrystus mówi, pocałunkiem zdradzasz, tym znakiem miłości, jedności. Wydajesz mnie, że czynisz gesty zewnętrzne, które kłamią temu, co one wyrażają, miłości do mnie, zaufania. I tutaj możemy z powrotem wrócić. Chrystus jest tym nowym początkiem, jedność z Bogiem, która sprawia, że możemy być w jedności z drugim człowiekiem, akceptować, kochać drugiego w tej całej inności, w tej nagości, nie mieć pretensji do niego, nie wietrzeć podstępu we wszystkim, pozwalać drugiemu mówić to, co myśli o nas, bez żalu. To jest ta nowa rzecz, którą Bóg pragnie uczynić. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że dzisiaj jest ten dzień, w którym Bóg dotyka naszego ucha i rozwiązuje nasz język. Abyśmy mogli wrócić posłuszni temu, idźcie w pokoju Chrystusa, ten pokój Chrystusowy, który będzie przychodził w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, żeby rozlał się, kiedy wrócimy do naszych domów.